W tym odcinku nauczę Cię, jak przygotować prawdziwą włoską carbonarę na 3 sposoby w swoim domu, bo no, na pewno nie moi, i to jest pierwszy sposób. Mamy bardzo proste składniki: jajka, pieprz, ser pecorino romano, czasem parmigiano reggiano, ale tego się dowiecie później, prawdziwy guanciale oraz wiadomo makaron, czyli pasta la vista, baby. Bierzemy patelnię, do tego guanciale. Guanciale tutaj ma skorupkę, którą trzeba wykroić. Guanciale w ogóle to jest część podgardla świni, więc to nie jest to samo co boczek. Ten pierwszy przepis jest to tradycyjna carbonara, taka prosta metoda, tak jakby zrobiła to taka włoska babcia w swoim domu. Kroję to w plastrach grubiutkich. Puszyste kawałki. Teraz te kawałki kroję w takie kawałki. Zobaczcie, ile tłuszczu w tym jest. Ten ostatni kawałek to jest sam tłuszcz. Zobaczcie, już mam tłuszcz na rękach. I teraz to wszystko idzie. I będę smażyć na małym ogniu. Wtedy te kawałki guanciale będą się smażyć we własnym tłuszczu. I jeszcze te skorupki też dodaję tutaj, żeby też wypuściły swój tłuszcz. Czas na ser. Mamy tutaj pecorino romano, czyli ser owczy też dojrzewający, podobny do parmigiano reggiano, ale tradycyjnie używamy pecorino romano. W niektórych wersjach, tak jak potem też zobaczymy, no to można troszeczkę zmiksować te dwa sery. O, tarka! Jeżeli nie macie taką fancy tarkę, to możecie zużywać normalną tarkę na najmniejsze oczka, takie mini, mini, mini. Ile ty tam tego sera dajesz? To wygląda, że to jest dużo, ale ta tarka, ona robi wiórki. Potem zobaczysz, że to wszystko zniknie. Ja nie wiem, przez kogo jest uznawana za trudną, ale tutaj w Polsce, kurwa mać, cały czas dodają to śmietany, a bo carbonara jest trudna, a bo kremik nie wychodzi. No to zobaczycie, jak wychodzi kremik, no. O, ser gotowy, dodajemy do niego jaja. I tutaj od razu ludzie, dlaczego całe jajo, a co z żółtkiem? W sensie żółtko tak, białko też. Carbonara pochodzi z biednej kuchni i dlatego dodajemy całe jaja w tym bardzo tradycyjnym przepisie, ponieważ nic się nie wyrzucało kiedyś, no kolego, no. Biorę wydelczyk i mieszam. Widzicie, jak już znika ten pecorino romano, już go prawie nie ma, już go prawie nie widać. Wygląda jak jajecznica. Pieprz, albo świeżo młynymy, młynkujemy. Nic nie mów. Zmielimy! Albo świeżo zmielimy, tak? Albo po prostu z młynka świeżego trzemy. Nigdy nie dodawajcie już zmielonego pieprzu, bo on nie ma smaku, on jest drobny i się wkłada tego pieprzu dużo. Garnek, woda, gotujemy wodę. Musi być konkretny makaron, kształt makaronu? Nie, nie musi być konkretny kształt makaronu, ale wystarczą dwa. Jedno to jest rigatoni, a drugie to są spaghetti. Ale ja tak naprawdę uwielbiam linguiny i dlatego zużyjemy rigatoni. Są krótkie, obtaczają się ładnie w kremie karbonarowym. No i się tak nie ubrudzisz chyba jakieś, co? A dlaczego miałbym się ubrudzić? No ja się ubradzam zawsze. Czym? No długim makaronem, bo Włosi nie łamią makaronu, nie wiem czy. Ludzie łamią makaron? Ja łamię makaron. Ja. W międzyczasie się guanciale zrobiło. Ładnie się opaliło. Zobaczcie, ile pięknego tłuszczu się wydobyło. Skórka też dała wszystko od siebie. I odkładam guanciale tutaj obok. Tutaj mam ten karbokrem. W ten karbokrem dodam ten tłuszczyk. Tłuszcz jest gorący i jak wlewam, to mieszam, żeby się jajko nie szczęło. Czyli ten kremik, jak widzicie, prawie gotowy, bo jeszcze dodamy wodę, w którą gotujemy makaron. Makaron? Makaron gotujemy al dente, nie? No, zobacz, Ola. Jeżeli weźmiemy makaron tutaj i go pokroję na pół, to w środku jest mały pasek biały. No. To znaczy, że makaron jest al dente. Spróbuj. Ja muszę go umyć. Była myta podłoga. Dwa dni temu. Czujesz? Jeszcze w chrupie? No jest za twardy. No jest jeszcze za twardy. Jest jeszcze bardzo al dente. My potrzebujemy al dente, czyli potrzebuje tak jedną minutę. Ale czuć. I to jest zdrowe, ponieważ skoro jest trochę surowy, to nie strawisz go od razu, tylko dłużej będzie go trawić. A skoro czyli będę dłużej najedzona? Po pierwsze, a po drugie, skoro dłużej trawisz, a makaron to węglowodany, a węglowodany to cukry,
to wolniej ci się podniosą cukry w organizmie, czyli nie będziesz miała taki zjazd energetyczny. I dlatego my jemy al dente, a jesteśmy chudzi i zdrowi. Makaron gotowy, jest al dente, patelnia poprzednia, bo to jest nadal ta super tradycyjna metoda. Czyli makaron do patelni. W tym kremiku tutaj też się doleję odrobinkę wody i mieszam. O, i wtedy ten ser się rozpuszcza pod wpływem ciepła i się robi taki jeszcze fajniejszy kremik. Zwykła woda z makaronu. Ten kremik wlewam do patelni. I na bardzo małym ogniu mieszam i widzę, że chyba jeszcze troszeczkę wody makaronowej potrzebuję. Podleję sobie. W ogóle nie dodałem soli, ponieważ już sam pecorino romano jest bardzo słony, guanciale jest bardzo słony. Ma być mały ogień, ponieważ skoro jajko jest na patelni, to nie chcemy, żeby się zrobiła jajecznica. Widzisz? Widzisz? Widzisz jaki krem, jaki nie on widzę, jest, bo trzęsiesz. Jaki gęsty, fajny, nieszczęty. Widzisz jak się błyszczy? Guanciale trochę tu. Maciej, zobacz. Zobacz jaki krem. Widzisz? Widzę. Widzisz? Widzę. Pecorino Romano. Ja pierwszy. Muszę sprawdzić, czy jakość jest utrzymana, dobra? O mój Boże. Dobra, tradycyjna carbonara, wykonana w łatwy sposób. Chodźcie tutaj. Zobacz jaki krem, Ola. Widzisz ten krem? Zobacz jaki krem, Mateo. Zobacz jaki krem. Picobello. Wszystko tu jest przepyszne. Mi nawet te półprzezroczyste, bo guanciale smakują. No pycha. Tak to ja mogę żyć. Byście to zrobili w domu? Taką metodą? Mhm. Ja robiłem już carbonara z twojego filmiku. O! Mi by nie wyszło, bo ja jestem niecierpliwa, ja bym to ścięła. Czas na drugą metodę, w którą użyjemy niby te same składniki, ale z lekką wariacją. Zaczynając od jajek. Że nie zużyjemy całe, tylko same żółtko. Nie, jednak nie od jajek. Słyszę tak, ale skoro guanciale najdłużej się robi, to najpierw pokroję guanciale. Guanciale tak samo jak wcześniej. Skórka, kosteczka i na patelnię. Do czego to doszło, że Włoch mi po 16 do cappuccino mleka dole? Wlewam mleko migdałowe. Jednak jajka muszą poczekać, bo druga zmiana jest, że tak używamy pecorino romano, jak wcześniej, ale dodamy też odrobinkę sera parmigiano reggiano. Ten krem będzie odrobinkę mniej słony, bardziej kremowy i lekko słodkawy. Maciej, ty lubisz słodkie? Lubię słodkie. No, ale cukru nie dodajemy. Ja lubię takie dwie części pecorino romano, jedna część parmigiano reggiano. Tego sera za dużo dałem. Dobra. Nigdy nie ma za dużo sera. Same żółtka dodamy. Aha, tak to robisz. A jak? A nie wiem. Jeżeli tam wam zostanie troszeczkę białeczka, nic się nie stanie. Mamy żółtka, mamy ser. Mieszam to puszystą chmurkę, żeby się znowu wytworzył taki zbity krem. Piękna ta carbonara wyjdzie. Guanciale ładnie przyrumienione i tak jak wcześniej ten tłuszcz wlewam tutaj i mieszam sól do wody, pasta i gotujemy al dente. Wcześniej makaron daliśmy na patelnię, tutaj makaron damy do michy. Wymieszam go, jeszcze potrzebuję troszeczkę tej wody, odrobinkę, nie za dużo, nie za mało i mieszam. I teraz, żeby sparzyć te żółtka i stworzyć ten krem, to ta micha idzie na rondelku. I tak robiąc mamy kontrolowaną temperaturę. Mieszamy sobie i czekacie, aż po prostu to jajeczko zgęstnieje. Zobacz już teraz, zobacz jaki krem. Zobacz jaki krem. Jeszcze jest płynny, ale zobacz jaki on jest dużo bardziej jedwabny w porównaniu do tego, co mieliśmy wcześniej. Mam... Taki gołąb po prostu, nie? Tak. I nic nie biorą, nie? Tak. Dobre widzowie. Zawsze chciałam powiedzieć widzowie. Zobacz, on jest normalnie tak kremowy, że sama nazwa krem powinna się nazywać carbonara. Widzisz? 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 O, zobacz jaki krem. Zobacz jaki krem. Widzisz? Widzisz. Zobacz jaki krem! Zobacz stary jaki... Zobacz tutaj, zobacz. Sam krem, zobacz jaki krem. Zobacz jaki krem, zobacz.
Zobacz, jaki krem. I teraz sypię na sam koniec troszeczkę parmigiano. To, co wam mówiłem, jak zrobicie tak trochę parmigiano, trochę pecorino, to widzę jeszcze bardziej takie kremowe, słodziutkie. Para, para, para. Proszę bardzo. A widzisz? 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 Widzisz. O mój Boże. O, widzisz? Zobacz, jaki krem. Dasz mi się, Ola, którą metodę ja najbardziej lubię? No. Ja powiedziałem ci numer dwa. Nie da się to spieprzyć i z tymi samymi żółtkami jest takie bogate w smaku, że po prostu wszystkie kubki smakowe po prostu wybuchają. Chodźcie, chodźcie. Zobacz, jaki krem. Zobacz, jaki krem. Zobacz, jaki krem. Jest totalnie różnica smaku pomiędzy pierwszą a drugą. No i co? Dziwne. Tamto powiedziałam, że jest 10 na 10, to musi być, nie wiem, 12 na 10. Dobre. Trzecia metoda. Bardzo nietypowy sposób, wymyślony przez Luciano Monosillo, tak nazwany król carbonary w Rzymie. Wlewamy wodę do rondla i wrzucamy do niej skrobie ziemniaczane albo kukurydziane. Nie wiem, ile dokładnie trzeba dodać, bo on nic... O jest! Mieszam. I z tego ma wyjść kiszel. Kiszel, mając wyższą temperaturę robienia się w grudki, łączone razem z masą jajeczną serową, powoduje, że jak dodamy ten karbokrem razem z kiszem na patelni, to nam się nie zetną jajka. Udało się, zobacz, no zrobiłem kiszel, zobacz, taki glut wyszło, nie? Nie wygląda to apetycznie, ale dzięki temu glutowi nam się nie zetnie jajo. Czyli teraz bierzemy się za jajo. Na samych żółtek. Tu biało, tu żółto. Gdzie są moje sery? Osobiście do carbonary z samego parmigianu nigdy bym nie dodał, ponieważ pecorino ma swój smak i ten smak jest taki autentyczny do carbonary. Robimy z sera trociny. I teraz mieszam. Zobacz, 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 jakie żółte. Chyba więcej sera muszę dać. Od razu widać, że jest za bardzo jajeczny. O, widzisz? Nam wychodzi taka pasta jajeczno-serowa. Jeszcze pieprz, nie? Wow. To było niebezpieczne. Nie róbcie to w domu. Pieprzyć, ale nie spieprzyć. Pieprzyć, ale nie spieprzyć. I mieszamy. Dolewam do tego ten tłuszcz, który miałem z guanciale wcześniej. Tłuszcz ci mieszam, tłuszcz ci mieszam, tłuszcz ci mieszam, tłuszcz ci mieszam. Tłuszcz ci mieszam. Tłuszcz ci mieszam, tłuszcz ci mieszam. Rzucamy makaron do garnka. Tak na oko. Strasznie dużo. To jest dużo? To jest mało. W ogóle nie ufajcie nikomu, kto mówi, że woda ma być słona jak morze. Bo inaczej wam nerka strzeli. Wrzucam makaron. Kiszel gotowy, karbokrem gotowy. Czym to się różni od poprzedniej wersji? No właśnie. I chodzi o to, że możemy wszystko na patelni dać i się nie bać tej wysokiej temperatury. Czyli ten kisiel daje nam spokój psychiczny. Spokój psychiczny. Plus kiszel plus ta masa, można to zamrozić. I wtedy bierzesz zamrażaki, wrzucasz na patelni, trochę wody z gotowania. Makaron jest gotowy al dente, standardowo. I teraz, zobacz, daję krem prosto na pat... A nie. Ile wystarczy? Nie, pomyliłem się, poczekaj. Ile wystarczy tego kremu? Pomyliłem się. Ten kiszel daję do kremu. Raz, dwa, myślę, że tyle wystarczy i mieszam. To malutko. No, to dodaję tutaj. Mogę trochę wody dolać. Dalej se mieszać. I to jest po prostu na palniku. Średni ogień. Do tego makaron mogę dodać. Jak? I mieszam sobie. To jest taka metoda, żeby właśnie się nie pomylić. Zobacz, jaki krem, nie? Już się zrobiło. Chwila, moment. Palnik na średni ogień. Jest gotowe danie. Szybko się zrobiło, nie? W porównaniu do tamtych. Bo po prostu był wysoki ogień na palniku. Nie zrobiła się jajecznica w ogóle. Widzicie? Patelnia jest dalej gorąca, a tutaj mamy dalej krem, nie? Czyli to jest taki właśnie antyidiotyczny przepis. Ale nie obrażaj. Nie obrażaj. Nie, proszę. Jak się to mówi? Guanciale. Pieprzyć, nie jest pieprzyć. Pecorino Romano na wierzchu. Danie gotowe. Czas na wypróbowanie tego dzieła łatwego. Nadal jest ten krem, jak widać. Trochę mniej błyszczący niż poprzedni, ale dobrze pachnie.
jest mniej intensywny, ale gdybym dostał taką carbonarę w większości knajp a la włoskich, to bym był zadowolony. Zobacz jak... Nie, ale ten jest mniej kremowy niż mniej kremowy, jest mniej błyszczący. Bardzo czuć różnicę smaku. Szczerze, mega. Że mega gorzej. I też nie jest aż tak przyjemny ten krem w teksturze. Carbonara z kiślem... Z kisielem. Kisielem. Carbonara z kisielem. Bardzo dobra, ale nie taka dobra jak poprzednie. Tak naprawdę to naprawdę jest to lepsza carbonara niż wszystkie włoskie restauracje. Skromny chłop. I te były trzy sposoby na carbonarę. Napiszę tutaj w komentarzach, jakie spróbujecie wykonać. Tutaj się ładuje właśnie nowy film do obejrzenia dla was i widzimy się w kolejnym tygodniu. Ciao.